Panowie, jak to jest możliwe, że ta woda po przejściu procesu oczyszczania zyskuje pierwszą klasę i wygląda tak jak ta pierwotna, płynąca w potoku? Szanowni Państwo, tak zostało pokazane na prezentacji, na nowo wybudowanej oczyszczalni ścieków. Zastosowana została nowoczesna technologia w oparciu o osad czynny i mikrofiltrację membranową. Są to specjalne moduły membranowe, które powodują tak znaczące oczyszczenie ścieków. I oczywiście tutaj cały reaktor, który pełni różne funkcje z zakresu oczyszczania, czy wcześniej mechanicznego, czy biologicznego, powoduje, że ścieki, które przepłyną przez całe ciągi technologiczne, no, ostatecznie są pozbawione zanieczyszczeń, przede wszystkim zawiesin, i woda jest wizualnie tak jak płynąca w rzece, czy taka płynąca nawet z kranu, można wizualnie ciężko odróżnić. No, musimy mieć to też na uwadze, że docelowo tutaj, biorąc pod uwagę, że Polska jest bardzo uboga w zasoby wodne i tutaj już trwają przygotowania, żeby wodę jednak tą, czy oczyszczone ścieki można było wykorzystywać powtórnie w gospodarce, czyli na przykład do podlewania zieleni, czy mycia ulic, czy wykorzystywania jeszcze do innych celów. No, my wodę technologiczną już wykorzystujemy do celów technologicznych, także nie pobieramy już tej wody z sieci wodociągowej. Stąd też, no, też mamy oszczędności, no, wychodząc tutaj z założenia, że woda będzie tym takim deficytowym produktem niebawem, no, staramy się tą wodę oszczędzać i jak najmniejszym stopniu zużywać. Nie pada tutaj określenie woda wielorazowego użytku, ale mówiąc w sposób niefachowy, chyba takiego określenia moglibyśmy użyć, tak, że ta woda będzie wielokrotnie wykorzystywana. Tak, można powiedzieć, tym bardziej, że no, jeżeli będzie można wykorzystać wodę w celach rolniczych, no to tutaj, no, też nie będzie konieczności poboru wody z sieci wodociągowej, i, no, która też jest poddawana procesom technologicznym uzdatniania, no to też są jakieś koszty uzdatnienia każdego metra sześciennego wody. Mhm. Panie burmistrzu, nowoczesne technologie, nowoczesność tego przedsięwzięcia to jest specjalność Muszyny. Jeśli coś robimy na lata, to aplikujemy i o rozwiązania nie tak powszechne i nie tak powszechnie stosowane jeszcze w innych miejscach. Chcemy dać przykład? Chcemy być pierwsi, czy jedni z pierwszych? No nie, to jest nasza norma działania, wydaje mi się, we wszystkich sprawach, wszędzie tam, gdzie podejmowane są jakiekolwiek działania inwestycyjne, to nie myślimy, żeby stworzyć coś plastikowego na dzisiaj, na chwilę, tylko na lata. Podobnie jeżeli chodzi o te rozwiązania właśnie technologiczne dotyczące wody i ścieków, które generalnie mieszkańców mogą w ogóle nawet nie interesować, bo oni tego nie widzą, tego całego procesu, który tutaj jest bardzo skomplikowany. Widzą tylko efekty i te efekty chcieliby, żeby były jak najlepsze, no bo trudno sobie wyobrazić, żeby było tak, jak to kiedyś bywało, że woda jakaś z kranu leci, paskudna czy kolorowa. No to jest w tym właśnie przypadku teraz już to jest niemożliwe, nierealne, dlatego że system, jaki został stworzony, daje nam bardzo szerokie możliwości. Wracając jeszcze do kwestii związanej z wykorzystaniem tej wody, no gdybyśmy dzisiaj mieli tam w pobliżu stok narciarski, to spokojnie moglibyśmy go naśnieżać tą wodą, bo ona się idealnie do takich celów nadaje, czyli nie powoduje ona zanieczyszczenia środowiska. Komuś to może się wydawać wręcz niewyobrażalne, żeby woda po oczyszczeniu ścieków, no, nadawała się z powrotem do właśnie takiego użytku. Właśnie tak, jest to możliwe. I rzeczywiście, no, jeżeli będziemy cokolwiek robili w przyszłości, a są już pewnego rodzaju zamiary, pan prezes tutaj wspomniał, tylko pewnym takim zamarkował trochę, że będziemy pracowali nad wykorzystaniem jeszcze wielu rozwiązań technologicznych, to na pewno to po prostu zrobimy. Dzisiaj bez nowoczesnych technologii, no to po prostu się cofamy wstecz. Trzeba iść zdecydowanie do przodu, jeżeli coś budujemy,
to no, na najbliższe lata ta technologia no, musi nam służyć. Nie może być tak, jak w telefonie, że za 2 lata już jest zmiana, czyli tutaj to jest na kilkadziesiąt przynajmniej lat do przodu.